Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 23 rozdziale, wersety od 13 do 14. Mojżesz rozmawia z Bogiem. To też, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Jeżeli otrzymałeś łaskę, a otrzymałeś łaskę, ponieważ narodziłeś się z Bożego Ducha, więc narodziłeś się z Bożego Ducha dlatego, że Bóg jest Bogiem łaski. Bóg łaski. W ogóle Bóg dla nas jest tylko Bogiem łaski. Nie ma innego Boga. Nie ma dzisiaj innego Boga. Innego Boga nie ma. Nie mamy na to czasu, żeby tą rozprawę robić, dlaczego było kiedyś inaczej, a teraz jest inaczej. Chodzi o to, że Bóg jest Bogiem łaski i w ogóle Bóg się inaczej dzisiaj nie kontaktuje ze światem. Jak tylko Bóg łaski. Łaska to jest, jak powiedziałem, niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Niezasłużona. Podkreślam to słowo. A druga jakby strona medalu, czyli jakby druga ta moneta, druga strona tej monety, to jest to, że łaska to jest Boża zdolność w nas. Więc to jest nie tylko Boża przychylność dla nas, niezasłużona Boża przychylność, ale jest to Boża zdolność w nas. Czyli kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, to stało się to dlatego, że Bóg jest nam przychylny, ale też wskutek tego, że się narodziliśmy z Bożego Ducha, Boża zdolność znalazła się w nas. Mamy Bożą zdolność. Czyli taką jak Bóg. Taką jak Bóg. To nie jest mniejsza zdolność, to jest taka zdolność. Taka zdolność. Teraz, jeżeli otrzymaliśmy tą łaskę, a otrzymaliśmy, to mamy prawo, ja podkreślam słowo prawo, do poznania zamysłu Boga. Bóg chce, żebyś znał Jego zamysły. Ten werset Księgi Izajasza, że ścieżki nasze to ścieżki nasze, ścieżki Pana to ścieżki Pana, nie dotyczą Ciebie ani mnie. Te wersety nie dotyczą nas. Bóg nie ma nic do ukrycia przed Tobą. Nic. I Bożym pragnieniem jest, abyś poznał wszystkie Jego zamysły. W Hebrajczyków 8:11 jest obietnica poznania Jego osoby. A w Amosa 3:7 jest obietnica poznania Jego planów, celów i dążeń. Wiecie, co to dla nas oznacza? Że my mamy prawo do tego, aby widzieć jak Bóg, słyszeć jak Bóg, rozumieć jak Bóg. Tak samo. Takie mamy prawo dane przez Boga. I On tego w ogóle chce. Ludzie myślą, że muszą żebrać u Boga o to, żeby On, Panie powiedz mi to. Albo na przykład przychodzą i mówi, Pani tego nie objawił. Ja mówię, proszę Cię, nie rób z Boga idioty. Jak Ci Pan nie objawił? Co to jest Pan mi nie objawił? Prawda jest taka, że nie przyjmujesz objawienia. To jest ogromna różnica. Nie mów, że Ci Pan nie objawił, bo stawiasz Pana w miejscu, który dozuje objawienie. Pan nie dozuje objawienia. Rozumiecie, jakiego Boga nam przedstawiła religia? Boga, który nam coś dozuje. Dam Ci dziecko moje na buty, które kosztują 200 zł. Dam Ci 100 zł, a 100 chcę to kręć. Głodny jesteś, dam Ci pół talerza. A drugie pół, co skombinuj. Takiego Boga nam przedstawiono. Oczywiście tak się go nie nazywa, ale się mówi, wiesz. Albo na przykład takie słowo, jak Pan pozwoli. To jest sformułowanie, jak Pan pozwoli, jest z piekła rodem. Z piekła pochodzi to stwierdzenie. Jak ktoś w ogóle kiedyś do Ciebie powie, jak Pan pozwoli, będzie to powiedział, a Panie Satanos. Odczynić od razu. Dlatego Pan pozwoli. Zobaczcie, kogo ludzie, z kogo, jakiego Boga nam przedstawia.
Ja mówię, pan, jak pan pozwoli, to się stanie. Ludzie mówią, spotkam się z tobą, Artur, jak pan pozwoli. Ja mówię, człowieku, spotkasz się ze mną, jeżeli weźmiesz swój święty zadek, wsadzisz w samochód i przyjedziesz do mnie. Umówmy się w ten sposób. Ok? A nie jak pan pozwoli. W ogóle jak uczę na szkołach wiary o tym, jak mówi Bóg, to mówię do ludzi pierwszą rzecz podstawową. Bóg, pierwszym głosem Boga do człowieka, tak? Jest pragnienie. Bo jest napisane, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. I jest dalej napisane, ja jestem ten, który daje chcenie. Pan daje chcenie. Jest pierwszy głos Boga do czego to jest pragnienie. Ludzie mówią, nie wiem, czy ja chcę tego, czego chce Pan. Ja mówię, zobacz, w jakim ty miejscu jesteś. Jak to ty nie wiesz, czego chce Pan? Przecież Boże plany, cele i dążenia są dla nas jasne. Wszystko, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nas jawne. Tak mówi Pismo Święte. Wszystko, wszystko, wszystko. Ludzie mówią, Pan mi nie dał objawienia. Pan mi nie dał objawienia. Czeka was Pan mi da, ja wyjdę, czekasz, Pan do. Ile już czekasz? Rok! Człowieku, ja nie wiem, jakiej pracy mam iść. Pan mi nie objawił, muszę się modlić. Ojcze, do której pracy mam pójść? Co ja mam zrobić? Ojejku, borderline! To się nazywa. Tak zwana popularnie warownia pograniczna. Borderline. Zaburzenie takie. Rozumiesz? Jak można tak chodzić? Mówię, jak byłeś w świecie, tak chodziłeś? W świecie był, poszedł do roboty. Wiedział, gdzie. Nawrócił się do Jezusa, on rok czasu nie może pracy znaleźć. Rozumiesz mnie? Bo tutaj tu nie jest od Pana, bo tutaj tu nie to, bo tutaj tu nie jest tamto. Wszędzie jest Pan mieszany. Zresztą kogo zrobili z Boga. A przecież Boże plany, cele i dążenia są dla nas jawne. Trzeba tylko co? Zacząć chcieć je poznawać. Ja chcę, ja szukam. Stąd te słowa, kto szuka, ten znajdzie. Tam jest napisane, czy tam jest napisane, kto szuka, ten może znajdzie? Albo na przykład, kto puka, temu może otworzą, jak mają dobry humor w niebie? Nie! Każdy, kto szuka, ten znajdzie. Każdy, kto puka, temu otworzą. Każdy, najbardziej skredyniały chrześcijanin. Księga Izajasza mówi, na tej drodze głupi nie błądzi. A więc można być niedorozwojem, intelektualnym zerem, ale narodzić się z Bożego Ducha i nie błądzić. Nie potrzeba do tego niczego więcej. Tylko chcieć szukać. Panie, ja wiem, że to jest dla mnie proste. Któregoś dnia przywieźliśmy takie półki z Ikei do domu. I z moim przyjacielem siedzimy nad tymi półkami. Przyglądamy się tym półkom. Tej instrukcji tutaj jest prostej. Ja mówię do niego tak. Brother, to musi być proste. To jest nieprawda, że to jest trudne. Ale nikt by nie zrobił trudnej szafki. To jest prosta szafka. Tylko mamy zawirowanie na pułapie orientacji. Wzięliśmy na tym autorytet i zrobiliśmy te szafki. Chodzi o to, rzeczy są w ogóle proste. Wiecie, co jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli. Bóg jest prosty. Gdyby Bóg był skomplikowany, to byłby niemożliwy dla nas do przyjęcia. Religia nam skomplikowała Boga. A skąd ty wiesz, co mówi Pan? A no wiem, a ty teraz powiedz ludziom, ty wiesz dokładnie, co mówi Pan. Rozumiesz? Skąd ludzie zarzucają nam, na przykład, a skąd wy wiecie, że wy dobrze robicie? Ja mówię, wiesz co? Bo mam pragnienie. A skąd wiesz, że to jest Boże pragnienie? A mówię, a kto mnie dał pragnienie przyprowadzenia tysięcy ludzi do Jezusa? Diabeł? Kto mnie dał pragnienie uzdrowienia chorych? Diabeł? Kto chce, żebym wskrzeszał zmartwych i wypędzał demony? No diabeł przed mówi, weź mnie wypędź. Mam taki kaprys, Artur, w ogóle daje się teraz takie chcenie, powypędzaj mnie i moich towarzyszy. Wypędź mnie! Ludzie myślą, że diabeł to jest masochista. Diabeł nie jest masochistą. Diabeł to ci może dać, rozumiesz, to może dać coś, co jest przeciwnego jakiejś prawdzie Bożej. Jakąś infekcję ci podaje. Rozumiesz? To się popularnie grzech nazywa. Harmateia, takie greckie słowo. Błąd jakiś ci podaje. Bo harmateia to jest błąd. Zbłądzić, nie iść prosto, tylko w bok skręcić. Tak? Jakiś błąd ci podaje. Ale
jeżeli ja w sobie mam pragnienia, tak? Ja je odczytuję na podstawie tego, że ja badam w życiu Jezusa, Jezus też miał takie pragnienia, to ja mam dobre pragnienia. I to jest głos Boga do mnie. Jak ja mam chęć zakładać kościoły, tak? Tak? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wziął, powiedział Jezus. No to idę i czynię, to mam pragnienie czynienia uczniami wszystkie narody. No to ja się nie zastanawiam na tym 5 minut jego cel, założenia, są mi znane. Czemu? W ogóle bo grzebie w tym sobie. Grzebie, grzebie, grzebie. Poznanie przyjaciela. I teraz list do Rzymian 1:21. Jest tutaj ciekawa rzecz napisana. List do Rzymian, 1 rozdział. 1:21. Jest napisane tak. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. I nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zdziwczenieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Poznanie Boga jest ściśle związane z uwielbieniem Go jako Boga. Czyli jeżeli my chcemy poznawać Boga, to my musimy przyjąć w sobie takie pewne rozumienie, że to jest Bóg, istota najwyższa. I to, co my czujemy, po ludzku myślimy, czy też doświadczenia, jakie mieliśmy, nic nie są warte i nic nie znaczą. Nic! To jakie ty miałeś doświadczenia? Na przykład ktoś miał złe doświadczenia z rodzicami. Tak? I teraz on przychodzi do Boga. Wiesz, jaka jest pierwsza myśl, jakie jest zaburzenie? Ten Bóg to jest podobny do tych ludzi. No nie jest podobny. Ja zawsze do ludzi mówię, Bóg nie jest jak twój tata. I nie jest taki jak mama. Bóg nie jest taki. Rozumiesz? To nie. Bóg nie jest jak twój mąż, Bóg nie jest jak twoja żona, Bóg nie jest jak pani w szkole. Bóg w ogóle to, taki Bóg nie jest. Czyli zapomnij o tych doświadczeniach. Zapomnij. Nie szukaj tych rzeczy, nie szukaj. Powiedz tak, Boże, ja szukam, nie wiem czego. No nie wiem czego. Bo szukam Ciebie, ale nie wiem, jaki jesteś. To będę szukał, tak? Ja będę teraz, tak? Przez wiarę dowiadywał się, jaki ty, ale już wiem, że nie jesteś tak jak moja matka, nie jesteś tak jak mój ojciec. Ty w ogóle jesteś inny, bo święty to jest inny, wiecie? Główna definicja słowa święty oznacza inny. Ja jestem inny. To jest mistrzostwo świata. Bóg mówi, ja jestem święty. I to słowo to jest inny. Ja jestem inny. Ale Boże, od czego inny? Od wszystkiego. Jestem całkowicie inny niż toki myślowe tego świata. Rozumiesz? Niż moralność. Wiecie, że Bóg jest inny niż moralność? Ktoś myślał, że Bóg jest moralny. Ja mówię, nie. To w ogóle to... Inaczej, to moralność się zawiera w Bogu tam w jakimś odcinku. Ja jest, w mojej Biblii jest napisane, że Dawid był mężem według serca Bożego. Najbardziej kochany człowiek był przez... Jakby najbardziej odbierał rzeczy od Boga, bo w tamtym czasie nikt nie był narodzony z Bożego Ducha w Starym Testamencie. Tam w ogóle... Tam ludzie mieli doświadczenia z Bogiem bardzo mizerne. I takie... To nawet jak tutaj czytaliśmy, że Bóg mówił do Mojżesza, to nie mówił Bóg, tylko on przez anioła mówił. Bo to tam nie było tak, więc jak nie było ofiary Chrystusowej złożonej, to Bóg był na ludzi jak prąd elektryczny. Wiecie, prąd jest dobry, tak? Ale weź wstać 2 palce w gniazdko. No cię załatwi na dłużej. Rozumiesz, o co chodzi? Że Bóg jest jak prąd. To nie można było sobie, wiesz, bez Chrystusa do Boga podejść. Bóg, tylko przez Chrystusa podchodzimy do Boga. To poza Chrystusem to Bóg jest zabójczy. Rozumiesz? Będzie zabił. Nie dlatego, że jest zły, tak samo prąd nie jest zły. No mikrofon działa, przez to ten prąd jest. Ale jak mu się podłączył pod ten prąd, to mi serce stanie. To jest to samo z tym Bogiem. I teraz macie Dawid, on ma tę najlepszą relację z tym Bogiem tak naprawdę. Taką relację serca serce. Bo tylko on jest nazwany, że to jest człowiek miły Bogu. Prawda? Według jego serca 7 żon na początku. Potem dochodzi do 12. No. O co chodzi? No dobra, Salomon. Okej, ale tam nie jest napisane, że on był miły Bogu, tak? No, rozumiecie? Dawid, mąż według Boga, Jezusa nazywamy synem Dawidowym. Czy okazuje się, że to, co on robi, a wy wolę przyjrzyjcie się, co robi Dawid. To nie jest człowieku lat spart. To Dawid to nie był taki w ogóle, nie. Tam mu się spodobała, tam mu się spodobała. Kochliwy był bardzo. To kochliwy chłopak był. Rozumiesz? Dzieci narobił, te dzieci potem się biły między sobą, człowieku jeden zgwałcił mu córkę, w ogóle człowieku tym nie sprawdził się jako ojciec.
Dawid się nie sprawdza jako ojciec. To mamy normalne, mamy dowody biblijne na to. Rozumiesz? Nie sprawdza się też jako mąż. Bo w ogóle tam skłócenia różne są. Tak? Czyli widzimy ten Bóg, dlaczego daję przykład? Nie jest taki do końca, w ogóle jak my myślimy. Zobaczcie, pierwsza ekipa Dawida. Z tych ludzi powstało jego pierwszy rząd. Pierwsza grupa uwielbienia, tak? Jest napisane, że wokół Dawida zebrało się kilkuset ludzi wyjętych spod prawa. Kradli, pożyczali pieniądze i nie oddawali. Grupa zorganizowana. Artykuł 157, paragraf 1 Kodeksu karnego Rzeczpospolitej Polskiej. Rozumiesz? A on miał kierownicę w tej grupie, od roku do 10 to się zapisał. Człowiek miły sercu Boga. A czym się zajmował Dawidek, kiedy mieszkał u Filistyńczyków? Napady zbroją w ręku na wszystkie wsie. Z tą grubą zbroją. Wjeżdżali, głupili, mordowali. Dawidek! Już nie jest taki przyjemny, co? Ale dalej jest napisane, że był to człowiek według serca Boga. A więc dlaczego wam to komunikuję, żebyśmy zobaczyli? Ten Bóg jest inny. On inaczej patrzy. My nie możemy Boga zamknąć w systemie wolno, nie wolno, dobre, złe. Tak trzeba, inaczej trzeba. Bo ten świat taki jest. Świat jest dobry i zły, rozumiecie? Bóg się nie zalicza do kategorii dobra i zła. Było drzewo poznania dobra i zła i Bóg powiedział w ogrodzie ten, proszę nie jeść z tego drzewa. Bo się jeszcze zorientujecie, że to jest dobre i co złe, będzie kicha. Tak? Nie posłuchali. Do tej pory latali z gołym tyłkiem, proszę Ciebie, przed Bogiem, wszystko było w porządku. Poznali dobro i zło, zaraz się ubrali. Wiecie, że to, że jesteśmy ubrani, jest wynikiem grzechu? Nie przeginać. Nie przeginać. Mówię prawdę, zobaczcie. Ubranie jest skutkiem grzechu. My dzisiaj jesteśmy zmuszeni się ubierać. Bo nasi prarodzice zbłądzili. Bogu do głowy nie przyszło, że nagość jest niemoralna. Aha, widzicie, o co tu chodzi? Zobaczcie, jaki Bóg jest, on jest inny. Dlatego jak szukasz Boga, to nie możesz go szukać przez pryzmat skrzywienia przez tym światem. Bo my jesteśmy skrzywieni dobrym i złem. My dzisiaj mówimy, to jest dobre, to jest złe. Ale ja nie wiem, czy tak jest. Do końca. Ja muszę szukać Boga. Posłuchajcie, u Boga ma znaczenie życie lub śmierć. W środku ogrodu Eden stało drzewo życia i z niego mogli jeść notorycznie. Rozumiecie? Nie czając dobra i zła. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli takie aspekty. Poznanie Boga to nie jest poznanie jakiejś koncepcji. Nam przedstawiają koncepcję tutaj. Różne religie nam przedstawiają koncepcję. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Ja mówię, ja nie wiem. A ja poszukam. A ja poszukam, a ja popukam, a ja pokopię, się dokopię. To jest twoje zadanie, poznanie Boga. I te słowo, poznanie Boga, to jest greckie słowo kinosko. Poznanie Boga, kinosko. I słowo kinosko, tak? Jest związane z aktem seksualnym męża i żony. To jest najgłębsze poznanie się wzajemne. Więc poznanie Boga jest na najgłębszym poziomie poznania. Tam nie ma połowicznego ludzi, jak patrz na religię, no na przykład Bóg jest taki, trzeba robić to, trzeba robić tamto, rób to i tam, to będzie dobrze. Ja mówię, proszę bardzo. Przecież to coś zniewala ludzi. To coś zniewala ludzi, to jest zniewalające. Zniewalające to jest. Szukając Boga, kiedy będziecie zgłębiać Boga, musicie uwielbiać Go jako Boga. Czyli powiedzieć, Panie, Ty jesteś Bogiem. Wiecie, jak ja mówię do Niego, Ty jesteś Bogiem. Co to dla mnie oznacza? Że ja... O, na opowieściach znali, to było świetnie pokazane. Oni sobie rozmawiają, właśnie to jest pod koniec filmu, chyba pierwszej części, i tam Aslan sobie idzie nad brzegiem morza. I oni tak stoją i patrzą. Książę Kasper chyba. Kasper mówi, bo on jest tak naprawdę nie do końca oswojony. Wiecie, o co chodzi z Bogiem? Bóg nie jest taki do końca oswojony. To jest takie coś, że On chce, żeby Go poznawać,
I on mówi, ja wam się pokażę takim, jakim w ogóle mnie nie znacie, tylko mnie uwielbicie jako Boga, uznajcie we mnie Boga. Ja kiedy w Bogu uznaję Boga, mówię, Panie, ogłaszam w imieniu Jezusa, tak? Że żadna ludzka koncepcja nie skazi mi Twojego obrazu. Żadna ludzka koncepcja. Dobra czy zła? Żadna ludzka koncepcja. To, że ktoś coś przeżywa, to nie znaczy, że to jest adekwatne do mojej osoby. Bo ja nie wiem, póki nie znajdę. Ja mam dzisiaj takie rzeczy z Bogiem, osobiste. Są tylko i wyłącznie moje rzeczy. One przynoszą sukces do mojego życia. To są określone toki myślowe, określone koncepcje, które On mi pokazał. Ja nie jestem w stanie ich nauczyć nawet. Wiecie czemu? Bo ja zauważyłem taką rzecz, ja czasami próbowałem taką rzecz zrobić. Ja przekazałem czasem pewne rzeczy ludziom i oni je wypaczyli od razu. Zrobili z nich prawo sobie. No, rozumiecie? I potem mówię, Boże, dlaczego to tak jest? A to mówię, bo ja to Tobie pokazałem. Ty nie możesz im podać przetworzonego pokarmu. Niektórym można, bo wiesz, jako nauczyciel Bożego Słowa, to musisz dać przetworzony pokarm, bo taka jest potrzeba, nie? Ale zasadniczo prowadzisz ludzi do tego, aby samodzielnie, tak, pokarm rozdrobnili. Rozumiecie? A dzisiaj, co kościół, co konstrukcja jakaś religijna, to są zasady, reguły katechizmu. Myślisz, że to się różni od katechizmu Kościoła katolickiego? Przecież to Kościół katolicki to nie kościół. Organizacja państwowa. Poznanie Boga ściśle jest związane z uwielbieniem jako Boga. Uwielbienie Boga ma za swój fundament życiową podstawę dziękczynienia. Czyli ja, żebym mógł zgłębiać Boga, ja muszę być wdzięcznym człowiekiem. Jestem wdzięczny. Ja naprawdę jestem, słuchajcie, wdzięczny przez cały czas. Jestem wdzięcznym człowiekiem. On mnie stworzył, On mnie zrodził. Jesteś Bogiem. Jesteś kimś ważnym dla mnie. Wiecie, jak na przykład uczymy stricte uwielbienia w kościele, ja mówię, spal się w uwielbieniu. Spal się. Nie daj się spalić. Nie miej żadnych zahamowań. Spal się. Chcesz ognia? Musi być ofiara. Trzeba coś spalić. Spalmy coś w uwielbieniu. Dlatego rozumiecie, że szereg rzeczy w kościołach nazywanych uwielbieniem w ogóle nie jest uwielbieniem. To jest odśpiewanie czterech piosenek. To nie jest uwielbienie. W uwielbieniu musi spłonąć ofiara. Jeszcze nie mamy takiej sali, jaką chcemy. Szukamy teraz dużej sali, przynajmniej 300 metrowej. I musimy podczas uwielbienia zestawiać wszystkie krzesła. Ponieważ ja do ludzi mówię, spal się tutaj. Czy ty masz lat 20, 30, 50, 70, spal się tutaj. Żaden twój kompleks nie ma prawa zostać w tobie. Jak nie tańczysz przed Bogiem tu, nie będziesz tańczyć w niebie. Jak nie szalejesz przed Bogiem tu, nie będziesz szaleć w niebie. A jak mówisz, że tak przeżywasz Boga wewnętrznie, to jesteś do uwolnienia. Nie ma przeżywania Boga wewnętrznie. Proszę obejrzeć sobie kabaret w telewizji i tak wewnętrznie, proszę Ciebie, się wyczysz. Rozumiesz? Zdura. Jesteśmy trójjedyni. Duch, dusza i ciało. Trójjedyni. Rozumiesz? To, co się przeżywa w duchu, tak? Nie może być zablokowane przez Twoją psychikę i przez ciało, dlatego, że nie będzie kompletne. Czujesz na przykład, że jest małżeństwo i my tak się będziemy się kochać, będziemy się seks tak uprawiać wewnętrznie. A jak się to robi? Proszę, nie pomóż. Bo w mojej starej Biblii napisane jest, że będziecie jednym ciałem, a nie jednym duchem. Jak to się seks w duchu przeżywa? Nie wiem, w ogóle rozumiesz, to w ogóle to za historia. Mówię, jesteśmy biblijni. Nie, nie jesteście, jesteś taka jedna kobieta, jedna taka zacna kobieta. Starsza Agata nawet 9 lat, 10 lat. Przyszła do niej po poradę. I mówi, wiesz, bo nam się w małżeństwie nie układa, co ja mam robić. Agata mówi, ja wiem, no nie wiem, co ty masz robić. Mówię, nie wiem, może stringi z tej kupy jakoś pokój podobnie. Ale co mnie się... Agata mówi, ale co ty chciałaś? Jakie to doradztwa chciałaś? Zerwę poradę, że co masz? Jesteś z mężem jednym ciałem, czy nie?
No tak, ale chciałam, żebyśmy się rozumieli. A kto ci powiedział, że masz się z nim rozumieć? Zrozumienie przychodzi później. Jak Bóg powiedział, zacznij od ciała, to nie zacznij od ducha. Uznaj Boga jako Boga! To znaczy uczcić Boga jako Boga. Panie, Ty tak powiedziałeś! To ja będę tak robić, bo na to przyjdzie moc. Zrozumcie ludzie, moc nie przychodzi w inne miejsce niż to, co już Bóg powiedział. Zrozumcie. To nie jest tak, że Boża moc wstępuje na nas. Boża moc wstępuje na miejsce prawdy. Jeżeli tu jest miejsce prawdy, a ja sobie stoję tu, to tu nie będzie Bożej mocy. Będzie tu. Ja muszę wejść w te miejsce prawdy i tu spłynie moc. Jak jest napisane tak, to tak. Weź to trup. A nie kombinuj. A Bóg mówi, ja Ci obiecuję, że żeby uwielbić mnie jako Boga, czyli uznasz mnie jako Boga, czyli ostateczną prawdę, ostatecznego decydenta, to popłynie moc. Ludzie chcą mocy poza prawdą. Nie chcą poznawać Boga takiego. Dotknij mnie. Fajnie dotknij, Panie Cię dotknął. Dobrze. No właśnie wiem, się utrzyma. Super, Cię dotknął. No dobrze to dotknięty. Czasami tylko nie Bóg dotknie. Anioł tam przejdzie, go dotknie. Pan mnie dotknął. Charyzmatycy. Rozumiecie, o co chodzi? Też taki byłem. Tu chodzi o dogłębną istotę rzeczy. Poznanie Boga jako Boga jest związane z uwielbieniem, które jest podparte ustawicznym dziękczynieniem. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że ja znam Boga jako Boga. Bezpiecznie się czuję. Wtedy Jego plany, cele i dążenia przychodzą do mojego życia bardzo prosto. Dziękczynienie to wdzięczność obleczona w posłuszeństwo. Nie można powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, a z drugiej strony ja nie jestem posłuszny prawidłom, o których Ty do mnie mówisz. To jest bzdura. Panie, kocham Cię. Wtedy z takim jednym człowiekiem rozmawiam od nas z kościoła. Po godzinie doszliśmy do wniosku, nie kocha Boga. Ja mówię, jesteś narodzony z Bożego Ducha wie. Masz urodzonego Ducha. Ale Twoja dusza, ona nie kocha Boga. Bo nie jesteś posłuszny Jego prawidłom. Nie mów mi, że Go kochasz. Bo Słowo Boże mówi nam, że jeżeli my jesteśmy posłuszni Bożym prawidłom, to to jest dowód na kochanie Boga. Rozumiecie? To posłuszeństwem kochamy Boga. Boga nie kochamy emocją. Też ta emocja wchodzi w grę, tylko ona jest wtórna. Rozumcie? Dlaczego to mówię? Bo to jest postawa do szukania, czyli przyjmujemy pozycję do szukania. Pozycja, żeby poznawać Boga, musi być określona pozycja. Boże, ja będę Ciebie uwielbiał, ja decyduję się na posłuszeństwo, ja decyduję się na te rzeczy. Ja spalę się w tym, Panie. To jest to. Wiecie dlaczego, to mam mówić, nie bójcie się zapłacić ceny za szukanie Boga. To jest rewelacyjna rzecz, jak się odnajduje kolejną przestrzeń prawdy. To płaci w potężny sposób. W potężny sposób. Jezus mówi, że jeżeli ktoś dowiaduje się, że gdzieś jest zakopany jakiś skarb, to nie idzie, nie trąbi od razu o tym, tylko kupuje całą działkę. Nie idzie po cichutku ze szpadelkiem, tylko robi taki numer, żeby mu nikt nie przeszkodził. Idzie, chciałbym kupić tą działkę. Czemu pan by to chciał działkę kupić? Nie, bo mi się podoba, zamierzam tam zrobić chlebek i trzymać grabie. Idzie, kupuje tą działkę i następnie na własnej działce, czyli na przygotowanym gruncie, kopie sobie i co? I ma skarb. Jak Sara nasza, bo Sara nasza lubi gotować. Ja zawsze do niej mówię, Sara, najpierw przygotuj sobie warsztat pracy. Przygotuj sobie, bo w innym wypadku będzie tak, tu położysz jajko, odwrócisz się, zaraz będzie jajko leżeć tu. Tu będzie stała butelka mleka, zaraz będzie leżeć ta butelka mleka. Ustaw sobie to w odpowiedniej odległości, poustawiaj, zrób sobie warsztat pracy. Przyjmij odpowiednią postawę do zrobienia tych rzeczy. Żeby poznawać Boga, musimy postawę przyjąć. Ta postawa to jest postawa uwielbienia, której
jakby elementarną częścią jest dziękczynienie oparte na posłuszeństwie. Ja decyduję się, Boże, być Tobie posłuszny. W ten sposób jestem Tobie wdzięczny. I to Cię nie uwielbi. To Cię nie uwielbi, Boże. A więc prawdziwe poznanie Boga jest ściśle związane z tym, że my zrozumiemy, że ten Bóg, którego my szukamy, On jest głęboko w nas ukryty. Narodziłeś się z Bożego Ducha poprzez Tobie. A więc kiedy będziesz Go poznawał, tak, to będziesz rozpoznawał siebie prawdziwego. Ja na przykład rozpoznaję prawdziwego siebie. Rozpoznaję swoje mankamenty, swoje problemy. Rozumiesz? Ja na przykład szukam Boga, to jest bardzo ciekawe. Szukam Boga i wychodzi jakiś mój Boga na życiu. Ja mówię, w ogóle nie tego szukam, bo Bóg mówi, no ale widzisz. Ja? Może, ale no szukałem Ciebie. Czemu znalazłem ten wstyd? Bo mówię, no bo mieszkam w Tobie. I szukając mnie, zdejmujesz płaszczyzny, w ogóle zobaczcie, jak to jest ze sobą związane, zdejmujesz pewne płaszczyzny i natrafiłeś na tę przestrzeń syfu. Ja mówię, wow. Czyli poznanie Boga jest poznaniem mnie prawdziwego teraz. Dowiaduję się, jakie mam braki. Dowiaduję się też, jakie mam talenty. Dowiaduję się, w jakich darach poruszam się. Dowiaduję się wielu rzeczy o sobie. Ja siebie prawdziwie, ja w ogóle siebie odkryłem. Jak poznałem, to siebie odkryłem. Ja mówię, ale ja znam. Się okazało, że ja wcale nie jestem taki słodki w różnych sprawach w mojej duszy. A z drugiej strony zobaczyłem, że posiadam rzeczy, o których nie przypuszczałem, że je posiadam. Że zobaczyłem funkcjonowanie darów duchowych tak, że nie wiedziałem, że one tak działają. Nie wiem, że to jest właśnie. Wiecie, dwa tygodnie temu zrobiliśmy nabożeństwo na ulicy. Wprowadziliśmy wszystkich ludzi, wzięliśmy uwielbienie i zrobiliśmy pełne, kilkugodzinne nabożeństwo na ulicy. Na przeciwko Złotych Tarasów w Warszawie, na przeciwko Galerii Handlowej. Tysiące ludzi przychodziło, słuchajcie, po prostu szok. Ale co mnie uderzyło najmocniej? Manifestacja Bożych darów mnie uderzyła. My byliśmy w szoku. Ile słów wiedzy było? Ja miałem taki napór słowa wiedzy, że ja nigdy nie miałem takiego, ja nie zdążyłem mówić. Potem do Boga mówię, Boże, jak to się dzieje? Bo powinno wszedłeś ze swoim obdarowaniem w miejsce, które jest miejscem potrzeby. Czyli nadajnik spotkał się z odbiornikiem. Rozumiecie? Ja mówię, Boże, to znaczy, że ciało nie wytrzyma w ogóle tego. Bóg mówi, absolutnie. Ciało nie wytrzyma na polu nieba. To w ogóle. Ja zdążyłem uwolnić trochę słów wiedzy. Wyglądało to tak, że podchodzili ludzie, ja mówię tak, tego i tego, w tym miesiącu okradli cię. Zabrali ci pieniądze, odzyskasz je we wrześniu, mówię, ta osoba, która to zrobiła, wiesz, patrzy, gość już płacze. Wiesz, następna osoba, następna. I tak było z wieloma ludźmi, non-stop, słowo wiedzy, proroctwo, słowo wiedzy, proroctwo. Rozumiesz? Maszyna poszła. Kiedy szukasz Boga, dowiadujesz się o takich płaszczyznach w Tobie, że myślałeś, nie Boże, to jest niemożliwe, żebym ja takie rzeczy miał. Już. Przecież tak krótko z Tobą jestem, albo tak wiele jeszcze tak bardzo zachodzę. Szukając Boga, odnajdziesz siebie. Prawdziwego siebie. Nowego człowieka. Wewnętrznego człowieka. A więc jednocześnie znajdziesz bałagan, z którym musisz się zderzyć i nie bój się z nim zderzyć. Nie bój się tych zaburzeń, które będą wychodziły. Niech wychodzą. Halleluja! Tak jak z krostą, którą się ciśnie. Okay? Z drugiej strony zobaczysz potężne rzeczy, których nie przypuszczałeś, że nawet masz. Może to ja mogę to robić. Pewnie, że możesz. Dziecko już dawno chciałem. Tak mogę kościół założyć. No. Boże, mogę do szpitala i się zostawiasz? No pewnie. Jasne. Boże, ja mogę założyć biznes i zarobić dużo pieniędzy? Jasne. Rozumiesz? Odnajdujesz to. Odnajdujesz to. To jest niesamowita rzecz. Zobaczcie, nam powiedziano, że szukanie Boga to będzie szukanie pod tytułem, że my odnajdziemy jakieś takie że Boże nakazy, Boże zakazy. Rozumiecie, że my się zrobimy tacy usztywnieni w tym wszystkim, znam Boga, teraz szukam Boga, jestem, rozumiesz. Tak ludzie tacy są. Ja im bardziej odnajduję Boga, tak? Tym mniej mi zależy na przykład, żeby przeforsować swoje zdanie. Ty w ogóle nie interesuje mnie, czy ktoś mnie rozumie, czy nie rozumie. Ja nie rozumiem kiedyś, jak to mówię, Jezus zrobił takie rzeczy, to mnie denerwowało na początku. On robił takie rzeczy na przykład. Przychodzi i mówi do nich tak.
Ja jestem chlebem żywota. To wiecie, na to się wydaje, że jest taki pan, ale wśród Żydów to było bluźnierstwo. To było bluźnierstwo, bo on się porównał do tej manny, która z nieba spadała. No to ja jestem ta manna. Wiesz, o co chodzi? Bo tam mówili o Mojżeszu, Mojżesz miał chleb z nieba, on mówi, ja jestem chlebem życia, bo to był, wiesz, on w kontekście to mówi do nich. To ja byłem ta manna w ogóle, tak? To w ogóle wiecie. I wiecie, co mnie wkurzało najbardziej? Że on im nie tłumaczył tych rzeczy. Oni tutaj, jak to? I tutaj do niego, a on dalej mówi do nich tak. I jeśli nie będziecie jeść ciała moje i pić krwi moje, nie będziecie mieli tego. No ja mówię, ale jasna. W ogóle nie tłumaczył im. Dzisiaj wszystko się próbuje wytłumaczyć komuś, ale Jezus nie. Jezus chwalił objawienie i poprawiał drugim i szedł. I mówi, nie czajcie, to nie ma się uszu, tłumania, trudno. Szukajcie Boga, to zrozumiecie. To jest niesamowite. Zobaczcie, że on pokazywał nam coś, co my dzisiaj, czego my dzisiaj doświadczamy. Jeżeli ja szukam Boga, to w moim życiu powstają takie przestrzenie, które były dla mnie zupełnie nieznane. Zupełnie nieznane. Nie mam do końca intelektualnego wytłumaczenia tych rzeczy, ale wiem, co jest do naprawy i wiem, jaki jest poziom sukcesu we mnie. Zaczynam te rzeczy widzieć. Szukać Boga. W konsekwencji znajdować samego siebie, prawdziwego siebie. Wiecie, że komuś szczęśliwy? Jesteś szczęśliwy. To szczęśliwy człowiek. Jesteś szczęśliwy człowiekiem. Religia nas unieszczęśliwiła. Religia nas zostawiła w miejsce, gdzie trzeba być sztywnym. I im większe poznanie tak zwane, tym większa taka dyscyplina wewnętrzna. A to się okazuje, że do końca tak nie jest. Że ten Bóg to po prostu, ten poznawany Bóg przez siebie to doprowadza cię do coraz większych poziomów szczęścia osobistego. Jesteś szczęśliwy. Szczęśliwy. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ja się... Im dłużej jestem z Bogiem, tym mniej się w ogóle skarżę na cokolwiek. Tym lepiej mi w życiu. Poznanie Boga. A więc poznanie Boga to jest poznanie zjednoczenia się z Nim. Musisz zrozumieć, że jesteś z Nim zjednoczony w duchu na zawsze. Do Boga się nie modlisz tam. Do Boga się modlisz tu. W swoim duchu. On jest w swoim duchu. On jest dostępny przez cały czas. Jesteś zjednoczony z Bogiem. On cię nie zostawia. On cię nie opuszcza. W ogóle nie ma takich rzeczy. Jak ktoś mówi, ja nie słyszę Pana. Bo nie wiesz, jak Go słyszeć. Bo to, czego szukasz, to nie jest głos Pana. Spójrz swoje pragnienia. Dwa. Zobacz, czym jest wewnętrzne przekonanie. Czyli główna informacja Boga do człowieka. Najpierw jest pragnienie, potem jest wewnętrzne przekonanie. A czego słuchasz? No słucham, żeby jakieś słowo usłyszeć. Ludzie myślą, że muszą słowo w swoich myślach posłyszeć, to będzie Pan. Bo mu się tak przytrafiło raz czy 8 razy w życiu, to Pan jest. Najczęściej tacy ludzie sobie ucinają po kawędrach, jest własną duszą. Oni to z duszą gadają sobie. Tam w ogóle tak jak miałem dialog, zadają pytania, ta dusza im odpowiada, taki mają ludzi, taki klucz. No Pan mi powiedział, ja mówię, jaki masz sukces tego zajścia? No bo to się okaże. Ja mówię, weź, no proszę Cię. Jak Pan coś mówi, tak? To burzy cedry Libanu, wyrywa. Rozumiesz? Przecież ja wiem, że kupa ludzi w kościele w ogóle nie lisnęła głosu Boga. Oni nie lisnęli nawet. Czasem się coś przydarzyło. Przydarzyło się. Sąd się śmieje z takich różnorakich ruchów proroczych. Prośliwe. Czasami słucham tych ruchów proroczych, najczęściej straszących ludzi. Jak to będzie strasznie. Rozumiesz? A główny prorok jest w tobie i chce, żebyś go odkopał. I ma, w ogóle taka prosta, i ma sprawy z tobą. Wiecie, ja dzisiaj, moje rozmowy z Bogiem, to jest 90% to jest w ogóle o mnie. Jakoś tak najbardziej on chce ze mną o mnie rozmawiać. Nie znaczy. Im bardziej szukam Boga, tym mniej mam do powiedzenia czegoś ze środowisku zewnętrznego. To w ogóle, to jest szok trafny dla mnie. Rozumiesz, kiedyś ja miałem, o jakie niesamowite rzeczy mogłem powiedzieć. Znaczy, to ja się najwięcej o sobie dowiaduję. Dlaczego? Bo On chce, tak, abym ja wykorzystał to zjednoczenie na maksa. Wiecie,
Ja nie wiem, czy czytujecie czasem Smitha Wigglesworta te zapisy, ale mnie ujmowało w Smithie pewna rzecz, w ogóle jego prostota mnie ujmowała, to jest raz. A dwa to było to, że on miał tak głębokie zrozumienie zjednoczenia z Bogiem, że kiedyś szedł przez pociąg i co do przedziału, którego zajrzał, patrzył, czy są wolne miejsca, to ludzie byli przekonywani o grzechu sprawiedliwości i sądzie. Zamykał drzwi, oni pokut płakali. Nie wiedzieli, co się stało. Smitha. I tak przez pociąg, kupa ludzi w tym pociągu się ponawracała do Jezusa. On przeszedł przez pociąg, bo zaglądał do... Rozumiecie? Jego obecność była obecnością Boga. On był tak otwarty, on się tak otworzył, ten facet. On się otworzył, po prostu. Kiedyś pojechał sobie do Rzymu, bo chciał zobaczyć, jak wygląda Bazylika Świętego Piotra. I byli robotnicy z Wittgenstein. I było kilku robotników, słuchajcie, włoskich robotników, on nie znał języka włoskiego. Ale cały czas się modli w innych językach z nimi, cały czas. Cały czas, nie? Cały czas się modli w innych językach, modli się w innych językach, wychodzi z tego pojazdu tam, będzie tutaj robił coś, a on się modli w innych językach, stanął i zaczął się modlić głośno w innych językach. Okazało się, że zaczął się modlić po włosku. Raptem. W pewnym momencie widzi zajście, że jeden z tych robotników przestaje kopać ziemi, stawia szpadel, klęka na kolana i zaczyna płakać. Więc się dalej modli w tych innych, mówi w tych innych językach, coś tam gada, nie? Okazało się, że facet zaczął słyszeć od niego słowo wiedzy na temat swojego życia, narodził się z Bożego Ducha tam przy tym. Smith poszedł dalej. Chcę, żebyście zobaczyli jedną rzecz. Smith był prostym człowiekiem, to był hydraulik. Prosty hydraulik. Nie przeczytał żadnej książki w życiu, tylko Biblię czytał. Rozumiecie? Swoją służbę zaczął w wieku 60 paru lat. Do 60 paru lat ten facet nie wierzył w to, że jest w stanie to robić, co robi. Co robi później. Tak? W ogóle jego publiczna służba się wtedy zaczęła. Kiedy on odkrył zjednoczenie z Bogiem, że jest jedno z Bogiem. Jedno jestem, jedno, wow, jedno z Bogiem. Spójrz na, tak jak tu jesteś, to w ogóle nie jest trudne. To głęboko szukając, zaczynasz głęboko szukać, przedzierasz się przez swoje koncepcje, przez swoje doświadczenia i zaczynasz odnajdować. Powstają pragnienia. Powstają jakieś wewnętrzne przekonania. To wszystko zaczyna ci się jakoś układać w jedną całość. Czytasz tą Biblię i odkopujesz to w sobie. Mówisz, wow, jakie to proste. To znaczy, że tak mogę. To znaczy, że tak mogę. To znaczy, że taki jesteś. To jest szukanie Boga. Zwariujcie na tym punkcie. Zwariujcie na punkcie szukania Boga. Zwariujcie na punkcie poznawania Jego osoby. Nie stawiajcie sobie jakiejś koncepcji, że On jest taki albo jest taki. Nie! No nie wiem. Kiedy ja idę głębiej w Boga, tego ja nie wiem dalej, Panie. Teraz jedno, że ja nie wiem, jak jest. Już to, co wiem, to wiem. Już korzystam z tego, ale idę krok dalej, dalej to ja nie wiem. Ja nie wiem, jak będzie. I jest super. I zawsze jest super. I zawsze jest coś takiego, co mnie totalnie zaskakuje. Rozumiesz? Totalnie mnie zaskakuje. Jakiś czas temu Duch Święty mi przypomniał, że jestem poetą. Kiedyś o tym wiedziałem, potem zapomniałem. Ja? Ale dlaczego tak się stało? Zacząłem kopać. I odkopałem rzeczy, które uważałem, że są mi do niczego w ogóle w życiu niepotrzebne. Że w ogóle poezja jest mi niepotrzebna do życia. Ale to on dał mi takie możliwości. On w ogóle dał, bo ja w ogóle kocham poezję. Ale i najlepiej w Biblii zawsze mi pasowały rzeczy związane z poezją. Ja kochałem psalmy, pieśń nad pieśniami, różne rzeczy w ogóle poetyckie, różne rzeczy, nie? Takie, zawsze mi to, zawsze ja miałem takie objawienia z takich rzeczy, że mam całą Biblią za was graną w ogóle z tej pieśni nad pieśniami, jakie tam są. Ja to wszystko widziałem. Ja widziałem, czym jest szyja, czym są zęby, czym jest oko. Ja to wszystko widziałem w duchu, w ogóle wiesz, rozumiesz? Wiedziałem, co tam się dzieje, co ten Bóg kocha. Ja to różne rzeczy. Natomiast niedawno zaczął Duch Święty mi przypominać, i mówi, ty będziesz uwalniał poezję. Ja mówię, Boże, a
dlaczego ja nie uwalniałem tej poezji przez jakiś okres czasu? I tu się to mówi do mnie, bo nie, jakby zaburzenia, które były w tobie, one nie pozwalały ci zrozumieć, że ja jestem poetą. Widzisz, że Bóg jest poetą. Bóg jest poetą. Ja już wiedziałem, że Bóg jest matematykiem, już wiedziałem, że Bóg jest fizykiem, tak? Ale nie byłem szukany takiego, że jest poetą. Taki jestem Bóg. Więc chcę, żebyś zobaczył, jaka to jest postać w ogóle. Do czego my się możemy dogrzebać. To jest nieskończona rzecz. I to jest wszystko dla nas jawne. Jego cel, jego koncepcje, jego dążenia. On wszystko chce, żebyś wiedział. On pragnie tego. On nie chce cię zostawiać w nieświadomości na pół sekundy. To nie jest jego on nie chce jakichś w ogóle kretynków, którzy tam chodzą z nami. Panie, pobłogosław! Panie, dotknij! Panie! Szpital psychiatryczny! Rozumiem, to nie tego... Który ojciec chce, żeby takiego dzieci się zachowywało? W ogóle chciałby, żeby twoje dziecko całe życie tak się zachowywało? Że to jest niedorozwój! Jako rodzice marzymy o tym, żeby nasze dzieci wzrastały, rozwijały się, były niezależne. Sara ma 9 lat. Ja już jej mówię, jak mówię przy tydzień, że mówię, poznasz faceta z nieba i się z nim ożenisz, więc znaczy wyjdziesz za niego za mną. Ja już jej to mówię. I ona jest tym oswojona. Ja nie będę nigdy tatą, który będzie całe życie chciał mieć córeczkę. Ja już z niej szykuję żonę dla jakiegoś faceta. Niech on skarb znajdzie ten facet. Już ją uczę, mówię, pamiętaj, nie mów za dużo, tak, bo ona dużo mówi. Facety mają tak, mówię, my mamy tak skonstruowane mózgi, że jak się do nas mówi tak dużo, to nam się coś takiego robi w głowie, że jesteśmy tacy dociśnięci strasznie. Jak będziesz miał męża, tak nie mów do niego za dużo, tak dozuj mu. Nam to trzeba dozować, wiecie. Drogie panie, trzeba nam dozować, bo jak nam się nie dozuje, ona się uczy, już. Rozumiecie, bo ja chcę, żeby moje dziecko dorastało. Bo ja chcę, ja rozumiesz, jako ojciec chcę widzieć rozkwit jej życia. Nie chcę, żeby ona chodziła całe życie przy moim boku, a wiecie, a takiego, tak nam się przedstawia Boga. Takiego Boga, który idzie z przodu, my tam za nim idziemy, taka banda nie do rozwoju. I teraz to, co Pan mu każe, to zróbmy to, Pan mnie tutaj posłał, Pan mi każe, czasami słyszę, ludzie mówią, Pan mnie tam kazał zrobić. Ja mówię, jaki ci Pan kazał? Pan ci kazał? Allah chyba. Mówię, kazał ci się rozerwać. Nasz Bóg? Nie. On nikomu nic nie każe. On cały czas liczy na to, że ty go rozpoznasz jako Boga zjednoczenia. On cały czas zaprasza cię do poznawania jego pragnień, jego celów, jego dążeń. On chce, żebyś był z nim w tym wszystkim. To, co mi smakuje, żeby tobie smakowało dziecko moje. Chcę ci to pokazać. Uważam, że jeden z najlepszych filmów chrześcijańskich, jaki powstał, to jest Chata. Takie jest moje zdanie. Ja w ogóle jestem zaszokowany ekranizacją tego, że to tak dobrze zrobili. Czytałem książkę, podczas czytania tej książki wziąłem wiele przełomów w swoim życiu, tak samo jak drugą część, co ten gość napisał, to też jest objawienie bardzo silne, rozdroża, jest druga część Chaty. Natomiast to, co zrobili, jest świetnie, bo byłem akurat wtedy na usługach, poszedłem sobie do kina w Katowicach, siedziałem, płakałem jak bubl w nocy w tym kinie. Dlatego, że to jest ten Bóg, który jakby dzielący się sobą. Bóg dzielący się sobą. Kiedy trzeba, to jest matką, kiedy trzeba, to jest ojcem. Kto wie? W ogóle wiesz. To. Zobaczcie to. Szukajcie, zobaczcie, co znajdziecie, do jakich rzeczy się to powiecie. Nie szufladkujcie Boga, tylko szukajcie. Bądźcie, miejcie zrozumienie, że przyjmując postawę uwielbienia, postawę wdzięczności, i decydując się, być posłusznym, decydując się, bo to jest decyzja, to nie jest próba. Niektórzy myślą, że to jest próba, zobaczcie, czy mi się uda być posłusznym. Zdecyduj, przecież i tak nie umiesz. No ja nie umiem być posłusznym, ale ja zdecydowałem, że będę. I teraz ja olewam to, rozumiesz, co moja głowa mówi, czy ja dam radę, czy ja nie dam radę. Jest łaska, okej, okay. Przyjmuję postawę, jestem gotów, tak? Wjeżdżamy, Panie. Rozumiesz? I co? I to idzie! To idzie w ogóle! Najlepszy moment, że to idzie!
To ten mechanizm, rozumiesz? Ten mechanizm. To to jest właśnie to. Przy tym się nie myśli za dużo, nie knuje się, nie porównuje się z innymi ludźmi, tak? Nie czeka się latami na coś. W ogóle ja nie wiem. Ostatnio taki człowiek, takim pastorem rozmawiał, mówi: pan to mnie tak ostatnie 20 lat w ukryciu trzymał. Nie, to czasami mnie włosy rosną na głowie, jak ja słyszę takie rzeczy. Jego pan trzymał w ukryciu 20 lat. On w ukryciu taki był. Nie. Chodzi o to, że facet przyjął postawę stagnacyjną i dorobił sobie tego doktryny. Jest doktryna. Czy są przekonani, że jego, ich zbór był taki w ukryciu trzymany i teraz oni wychodzą gdzieś, wie, po wybrzyźmy, jak Sfeniks popiął. Prawda jest trochę prozaiczna, tak? Daliście się, tak, wprowadzić w stan stagnacji przez ostatnie 20 lat. Uznajcie to, powiedzcie: tak, byliśmy w stagnacji, Boże, zmiłuj się nade mną i nad całym tym zborem. Tak? Przyjmij tą postawę wdzięczności, że właśnie teraz zaskoczyłeś, tak? I ruszasz do przodu. To nie jest trudne, kochani. Proszę was, żebyście zaczęli przyglądać się rzeczom właśnie w ten sposób. O, taki jestem. Wywal pewne koncepcje. Wiecie, ja byłem w Legii Cudzoziemskiej i tam jest taka jednostka, gdzie się szkoli, w ogóle najpierw są testy i tam przez miesiąc się przebywa pod Marsylią w takiej miejscowości i potem, jak już się przejdzie te wszystkie testy, podpisuje się drugi kontrakt i po tym drugim kontrakcie, ja niestety nie podpisałem drugiego kontraktu, bo nieważne czegoś, na rozrabianie, ja się nie nadawałem tego w tamtym czasie, to było jeszcze przed moim nawróceniem. Ale jest jednostka, która nazywa się Kastel i ten Kastel to jest, tak mówię się na to, wioska. I tam, jak już podpisuje się drugi kontrakt i się idzie na te główne szkolenia do Kastel, to obojętnie kim się było wcześniej, czy się było zawodowym żołnierzem, czy się było oficerem gdzieś tam, to tam się wchodzi i tam dowódca mówi: tak, wszedłeś do Kastelu. Od dzisiejszego dnia zapominasz o wszystkim, czego się nauczyłeś do tej pory. I oni mówią to do każdego. Ktoś może być komandosem, gdzieś tam był, po różnych rzeczach, ale zapominać. To jest Legia Cudzoziemska. Nauczymy cię, jak być żołnierzem. I wiecie, od razu na początku łamią ego człowieka. Tam przychodzą ludzie, którzy byli na wojnach różnych, no nie? Ale kiedy idą do Legii, oni są zmuszeni, żeby zapomnieć. Mówią: nauczymy cię zupełnie innego standardu walki. Oni przez 2 lata człowieka zupełnie zielonego są w stanie zrobić żołnierza, który sobie poradzi w dżungli. Wiecie? To w ogóle, kiedy my przychodzimy realnie do Boga, to Bóg, pierwsza rzecz jaka jest, wtedy: zapomnij, co tam się nauczyłeś do tej pory. Co ci tam nakładli do paniuszki? Jakie ty doświadczenia miałeś? Panie, ale ja z tobą przeżywałem rzeczy dobrze. Zapominając o tym, co za mną, mówi Święty Pan. O czym? O wszystkim! Bóg jest dzisiaj. Wiecie, jak ja szukam Boga? Dzisiaj. Wczorajsze sukcesy nie istnieją dla mnie w ogóle. Wczorajsze sukcesy i wczorajsze porażki nie są dla mnie, nie mają żadnej wartości. Wczorajsze namaszczenie jest dzisiaj dla mnie przekleństwem. Zrozumcie to, to tak działa. Bóg się przedstawia Mojżeszowi i mówi: ja jestem dzisiaj. Dzisiaj. Nie jestem Bogiem wczoraj. Wczoraj to jest historia, jutro to tajemnica. Dzisiaj porobimy ruchy. Dzisiaj. Wiecie, czym jest przekleństwo Nehusztana? Taka rzecz, jest taka demoniczna siła. Przekleństwo Nehusztana. Kiedyś na pustyni Bóg powiedział do Mojżesza taką rzecz. Najpierw w ogóle do niego mówi tak: nie uczynisz sobie podobizny rzeźbiony. Nie będziesz się jej kłaniał, tak? Na parę dni do niego tak. Uczynisz sobie podobizny rzeźbiony. Węża. Wbijesz go na pal. Wszyscy jak na niego spojrzą, zostaną uzdrowieni. Zauważycie, co to jest? To jest zaprzeczenie. Ale wiecie, gdzie to jest możliwe? Tylko podczas szukania Boga przychodzi zrozumienie, czym jest święte zaprzeczenie. Dobrze, robią tego węża, wbijają go na pal, każdego, kto tam ugryzie wąż, patrzy na tego w ogóle węża, zostaje uzdrowiony.
działa. Jakieś 600 lat później żydowski król, chyba Hizkiasz, tak? Ktoś poprawcie mnie, reformator ten jak się nazywał, Hizkiasz chyba, król. Czyści Izrael z bałwochwarstwa i wjeżdża do jednej wioski i w tej wiosce stoi wbity ten wąż, bo oni go zachowali na pamiątkę. Stoi wbity wąż, ma ksywkę Nehushtan i wszyscy mu się kłonią. Wiecie, co to jest? To jest duchowa zasada pokazująca stare namaszczenie. Stare namaszczenie, to działało 600 lat temu. 600 lat temu ktokolwiek spojrzał na tego miedzianego węża, był uzdrawiany, amen? Ale 600 lat później to był bałwan dla Izraela. Rozumiesz? To był bałwan. Trzeba było to zniszczyć. Stare namaszczenie się niszczy. Nieważne jest to w człowieku. Nieważne, co się nawet do głowy nakłada. Nieważne, ile było doświadczeń. Ważne jest dziś. Panie, staję dziś przed Tobą. Szukam dziś Ciebie. Jestem taki, jaki jestem dziś. Ja dziś taki jestem. Dzisiaj szukam, grzebię, kopię, znajduję. I wchodzę w jutro. I jutro znowu zapominam o tym, co było wczoraj. I tak się funkcjonuje. I to jest piękne. I to jest piękna rzecz. To jest takie inne, niż to, co nam proponuje ten system. To jest zupełnie inne. Zupełnie inne. Chcę, żebyście mogli z tego skorzystać. Proszę Was, tu nie chodzi o stworzenie zasad i reguł.